Kolejna strategiczna farsa Ferrari o włos od tragedii, a właściwie dwóch tragedii. Fantastyczna walka na torze, kierowcy trzech różnych zespołów na podium. Ten, który miał wygrać poza podium, lider klasyfikacji Mistrzostw Świata, jeszcze gdzieś tam dalej na Silverstone. Naprawdę dużo się działo. Zapraszam na krótkie podsumowanie. Mikołaj Sokół podczas króciusieńkiej przerwy pomiędzy Silverstone a wyjazdem na Red Bull Ring pomyślałem sobie, że tyle się działo ostatnio, że warto to skomentować, warto spojrzeć sokolim okiem na wydarzenia z minionego wyścigowego weekendu i jeśli wszystko poszło tak jak trzeba, to macie tam spis treści, możecie tutaj po rozdziałach, po poszczególnych tematach się przemieszczać, a tych tematów oczywiście mamy bardzo dużo, nie tylko ekipa Ferrari i to, co wyprawiali strategowie tego zespołu podczas wyścigu na Silverstone, nie tylko początek odrodzenia Mercedesa, nie tylko różne zakulisowe spory, chociażby wokół tej słynnej dyrektywy na temat dobijania samochodów do asfaltu, ale także mniejsze lub większe kontrowersje i dramaty, których na Silverstone rzecz jasna nie brakowało. Zaczniemy sobie od Guan Yu Zhou i jego kraksy, która przypomniała nam dobitnie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w tym sporcie nie sposób przewidzieć każdego możliwego scenariusza. Jeżeli się tak zastanowimy nad przebiegiem różnych wypadków, nawet tych z ostatnich lat, to w sumie całkiem sporo było takich dość nietypowych zdarzeń. Nie ma się zresztą czemu dziwić. Tutaj w ułamku sekundy coś może pójść nie tak, tak jak w tym starciu, zetknięciu się samochodów George'a Russella, Pierre'a Gasly'ego i właśnie Guan Yu Zhou tuż po starcie wyścigu na Silverstone i w tymże właśnie ułamku sekund te fantastyczne, piękne, wyścigowe maszyny o kosmicznych osiągach zamieniają się po prostu w śmiercionośne pociski, które z ogromną bezładnością lecą. Tutaj było 250 km na godzinę początkowo, kiedy samochód Guan Yu Zhou się obrócił, wylądował do góry kołami, zaczął sunąć najpierw po asfalcie, ryjąc całkiem niezłą bruzdę, później wpadając oczywiście w żwir, koziołkując następnie przez barierę. Pierwsza rzecz, nie sposób, nie da się przewidzieć każdego scenariusza, więc nie da się stworzyć absolutnie bezpiecznego środowiska, ani superbezpiecznego samochodu, ani superbezpiecznego otoczenia toru, superbezpiecznych procedur, które są przygotowane na każdą ewentualność. Z tym cały czas musimy się liczyć. To jest sport niebezpieczny, to jest sport śmiertelnie niebezpieczny i w każdej chwili coś może pójść nie tak i nawet najlepsze zabezpieczenia, procedury nie będą w stanie tutaj po prostu pomóc. Na szczęście tym razem nikomu nic poważnego się nie stało, ani Guan Yu Zhou, ani Aleksowi Albonowi, który też przecież solidnie w czasie tego karambolu po starcie oberwał. Taka reakcja trochę łańcuchowa. Kierowcy zaczęli się ze sobą zderzać na odejść do pierwszego zakrętu. Albon akurat trafiony niefortunnie, jego samochód najpierw nosem w barierę, później dostał dwa strzały po obu stronach. Nie był w stanie nawet samodzielnie wysiąść z samochodu. Na szczęście wszystko się okazało, że jest z nim w porządku. Także też kolejny taki przykład, że nawet pozornie niegroźne jakieś zdarzenia, kolizje mogą skończyć się źle dla kierowcy. Druga rzecz, o której nam cała ta kraksa, cały ten karambol przypomniały, to to, że jednak mimo tego, że nie da się przygotować na każdą ewentualność, to poziom bezpieczeństwa jest na absolutnie najwyższym możliwym poziomie. Oczywiście nie możemy tutaj ustawać w wysiłkach. Dwie rzeczy, tak na pierwszy rzut oka, ewentualnie do poprawy, o nich za chwilę, o nich za moment. Natomiast to, co już mamy w tym momencie od kilku lat, kiedy wokół kokpitu pojawił się pałąk ochronny, tak przecież początkowo krytykowany nawet przez samych kierowców, zresztą to nie jest nic nowego, kiedy Hans wchodził do Formuły 1, Rubens Barrichello chciał sobie załatwić zwolnienie lekarskie, bo Hans, jego zdaniem, krępował mu ruchy, nie mógł kręcić głową swobodnie w kokpicie i przez to nie chciał po prostu z tego rozwiązania skorzystać, a myślę, że możemy już całkiem sporą listę kierowców stworzyć, którzy temu systemowi zawdzięczają życie i zdrowie. Podobnie oczywiście jest z pałąkiem. W Formule 2 był wypadek tego samego dnia. Roy Nissany i Dennis Hauger. Samochód Haugera przeleciał, opierając się właściwie o pałąk w samochodzie Nissanego. No i później oczywiście ten incydent z udziałem Guan Yu Zhou, gdzie na samym początku, już po tym odwróceniu się samochodu do góry kołami, został oderwany, odpadł od samochodu cały ten pałąk ochronny umieszczony nad głową kierowcy za kokpitem. No i to jest właśnie pierwsza z tych dwóch rzeczy, którym trzeba się przyjrzeć po tej kraksie, które na pewno będą celem bardziej szczegółowych dochodzeń specjalistów z FIA. To jest oczywiście element samochodu, który przechodzi dość rygorystyczne testy zderzeniowe w trzech osiach. Pionowo, poprzecznie i frontalnie. Tutaj od 6 do 10 ton nacisku musi ten element wytrzymać, jeżeli ma przejść testy. Oczywiście każdy element samochodu podlegający testom te testy przechodzi, jest homologowany, jest odpowiednio wytrzymały. No ale tak, po pierwsze
jak wracając do początku, nie sposób jest przewidzieć każdego scenariusza, więc tutaj kąty uderzenia, siły uderzeń, no nie sposób po prostu jest stworzyć konstrukcję, która by wytrzymała wszystko. No okej, można, ale wtedy myślę, że kierowca miałby paradoksalnie mniejsze szanse na przeżycie w przypadku, gdyby wszystkie przeciążenia były natychmiast jakby likwidowane, natychmiast absorbowane, zamiast rozkładać się w trakcie chociażby koziołkowania, tak groźnie wyglądającego, ale jednak jest to sposób, w którym ta cała energia działająca podczas wypadku rozprasza się w sposób nieco mniej groźny dla samego zawodnika, więc to oczywiście można stworzyć konstrukcję, która wytrzyma wszystko, no ale pytanie, czy ma to sens, skoro najsłabszym ogniwem zawsze jest kierowca, który tak dużych przeciążeń mógłby po prostu nie wytrzymać. W tym przypadku mieliśmy i taki dość wredny kąt samego uderzenia, cała dynamika tego wypadku spowodowała, że ten element po prostu nie wytrzymał, prawdopodobnie na mocowaniach do samego kadłuba, sam pałąk pewnie wytrzymał, natomiast punkt mocowania okazał się tym najsłabszym miejscem, najsłabszym punktem. No i oczywiście temu trzeba się przyjrzeć, czy można to jakoś wzmocnić, w jaki sposób. No to oczywiście te testy zderzeniowe, ich rygorystyka z roku na rok jest coraz większa, więc spodziewam się, że tutaj jakieś zmiany też będą. Kolejna rzecz, na którą na gorąco zwrócił uwagę George Russell, który zresztą no, ogromne brawa za to, co zrobił w czasie całego tego incydentu, zatrzymał samochód, wyskoczył, był jedną z pierwszych osób, które dostały się w rejon, w który wylądował samochód Guan Yu Zhou, gestykulował, dawał do zrozumienia, że trzeba szybko przybywać na miejsce i ratować, a też warto zauważyć, że sporo czasu jednak mu zeszło, zanim się wypiął z samochodu, wyjął zagłówek, wysiadł, dobiegł, no to myślę, że te służby porządkowe powinny tam być nieco wcześniej. No i sam oczywiście konfiguracja tego miejsca, w którym wylądował samochód Guan Yu Zhou, no strach pomyśleć, co by było, gdyby doszło tam do pożaru, gdyby kierowca nie był w stanie się wydostać z samochodu. Auto po prostu się zakleszczyło pomiędzy barierą, tą stalową barierą z oponami i siatką bardzo wysoką, która też zresztą wykonała doskonałą robotę, zatrzymując cały ten samochód, zanim wleciał w tłum, zanim wleciał w kibicu. Więc tutaj te środki bezpieczeństwa, zabezpieczenia na to, że też oczywiście zadziałały tak jak trzeba. Natomiast sama jakby szerokość tego miejsca, w którym oczywiście poruszają się osoby, sędziowie, czy porządkowi, czy sędziowie flagowi w czasie wyścigu, no ta szerokość była tak niefortunna, że samochód wpadający pod odpowiednim kątem, jak właśnie samochód Guan Yu Zhou, po prostu tam się zaklinował. No i oczywiście 100 wypadków byśmy mieli i może jeden raz akurat samochód ląduje w taki sposób, w jaki wylądował. Znowu wracamy do tej nieprzewidywalności, do tych różnych, różnistych scenariuszy. No, przed każdym trzeba się zabezpieczyć. Tutaj parę metrów odstępu też oczywiście by pomogło. Oczywiście trybuny byłyby pewnie trochę dalej, ta siatka osłaniająca kibiców też trochę dalej, no ale coś za coś generalnie, gdybyśmy mieli sytuację, w której samochód Joe ląduje tam, zaczyna się palić, kierowca nie jest w stanie się wydostać, no to byłaby naprawdę potencjalnie śmiertelna sytuacja. Wracając jeszcze do George'a, później wrócił, próbował odpalić samochód i wrócić dalej serwisowej, wtedy mógłby wziąć udział w restarcie. No, powiedział też porządkowo, żeby nie ruszali samochodu, on się dowie, w jaki sposób może z powrotem uruchomić silnik i dojechać z powrotem, no ale po drodze, kiedy George się dowiadywał, porządkowi załadowali samochód na lawetę, to jest pomoc z zewnątrz, pomoc niedozwolona, która skutkuje po prostu brakiem możliwości powrotu do rywalizacji. Oczywiście pojawiły się pytania, czy George był w stanie zapiąć pasy po ponownym zajęciu miejsca w kokpicie. Tak, byłby w stanie, oczywiście nie w taki sposób stuprocentowy, tak jak potrzebne to jest przed normalnym wyjazdem na tor do ścigania. Natomiast same te klamry sobie tam można jakoś pospinać, posztukować, dopiąć, nie dociągnąć być może tych pasów optymalnie z maksymalną siłą, która jest potrzebna, natomiast żeby regulaminowi stało się zadość, zresztą to nie były warunki wyścigowe też swoją drogą, tym pamiętajmy, czerwona flaga, więc to jest jakby zupełnie inna sytuacja. Tutaj myślę, że gdyby to się wszystko udało przeprowadzić, to Russell mógłby wrócić, natomiast problem jest taki, czy zespół mu na to pozwoli, bo on nie miał lewej tylnej opony w zasadzie całej. Co innego jest, kiedy nie mamy przedniego koła, tak jak Esteban Ocon z połamanym zawieszeniem, można się jakoś dotrulać do alei serwisowej. Jeśli nie mamy z tyłu, nawet jest taki specjalny guzik w większości, jak nie we wszystkich samochodach na kierownicy, który kierowca wciska po przebiciu tylnej opony po to, żeby odpowiednio ustawić mechanizm różnicowy, żeby tam nie doszło do żadnych przeciążeń, żeby się po prostu mechanicznie nic nie zepsuło w sytuacji, w której jedno koło jest sprawne, drugiego koła nie ma albo nie ma powietrza w oponie, inaczej to wszystko tam pracuje. Chodzi po prostu o ochronę skrzyni biegów i jednostki napędowej. Także wracając już do samego wypadku, samej kraksy, fantastycznie oddycham z ulgą, nikomu nic się nie stało, ale pewne wnioski oczywiście trzeba będzie na przyszłość tego wszystkiego powyciągać. Druga potencjalnie
niebezpieczna sytuacja. Nawet nie chce mi się o tym mówić, słuchajcie, ale oczywiście w sieci pojawiły się zdjęcia, że również po starcie wyścigu na pierwszym okrążeniu na torze pojawiły się jakieś osoby, jakieś pustogłowa banda oszołomów, która próbowała przeciwko czemuś protestować. Nawet nie będę tutaj się doszukiwał i mówił wam przeciwko czemu, bo nie chcę po prostu nadawać tej narracji jakiegokolwiek rozpędu. Kierowcy później mówili oczywiście, że warto protestować w słusznych sprawach. Oczywiście warto, natomiast nie za wszelką cenę, nie z takim bezmyślnym podejściem do ludzkiego życia tak naprawdę, bo to było prowokowanie sytuacji, w której ktoś mógłby zginąć. Jeśli ci protestujący, no to wybaczcie, ale powiem twardo, pół biedy. Natomiast nie zapominajmy, że na takiej sytuacji kierowca biorący udział w takim incydencie, w takiej krakcie, w takiej masakrze, no na pewno by to się odbiło na jego psychice. I okej, są różne ważne postulaty, które no warto nagłaśniać, ale na litość boską, no nie w taki sposób, nie w tak bezmyślny, prymitywny sposób, sprowadzając zagrożenie nie tylko na siebie. Mam nadzieję zresztą, że zginieją w twierdzy Tower, czy gdzie tam się takie osoby posyła w okolicach Londynu. Nie tylko na siebie, ale też na sportowców, na kibiców, na sędziów, na ludzi, którzy pracują przy wyścigu. Wreszcie sobie wypada gromada samochodów na pierwszym okrążeniu, walcząc o pozycję. Pojawia się nagle jakieś zagrożenie po środku toru. Tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy, jakie będą reakcje poszczególnych kierowców. Mogą się dojść do takich kolizji, takich zdarzeń, że samochody polecą w trybunę na przykład. No i co wtedy? Co z tymi ludźmi, którzy protestują w imię jakichś tam wyższych ideałów? No super, protestujcie, przykujcie się do słupka, do bramy, do ogrodzenia, do kaloryfera, ale nie wbiegajcie na tor, bo to będzie masakra. Jesteście po prostu idiotami i nie ma dla was miejsca w normalnym, cywilizowanym świecie. Protestujcie, wywieszajcie banery, nagłaśniajcie swoje sprawy, ale nie w taki sposób. Dobra, dość tego. Do spraw sportowych. Ekipa Ferrari, łatwo w nich bić jak w bęben za strategię w tym wyścigu, za rozegranie tego wyścigu. I tak po kilku dniach na spokojnie, wcale nie mam wrażenia, że tak to powinno być, jak mówi Mattia Binotto. Czyli no w sumie no wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, nie mieliśmy tu innego wyjścia i tak jest nieźle. No nie jest nieźle, bo powinien być dublet. Owszem, Lewis Hamilton miał bardzo dobre tempo, miał świeższe opony, ale biorąc pod uwagę możliwości samochodów Ferrari i Mercedesa, to w jaki sposób wyścig się rozwijał, to powinna być spokojna jazda po dublet. Oczywiście odkreślając już Verstappena, który tam za chwilę do niego przejdziemy, co tam się wydarzyło, skoro już o farsach mowa, ale skupiając się na razie na tej farsie z Ferrari. Absolutna, kompletna niemoc decyzyjna. Carlos Sainz, nie mający tempa w trakcie wyścigu, ogromny w ogóle szacunek i podziw dla niego, że nie mając tempa ani w kwalifikacjach na tle Leclerca czy Verstappena, ani w wyścigu, i zdobył pole position i odniósł zwycięstwo. Skuteczność naprawdę na poziomie mistrzowskim. No tyle tylko, że tak patrząc zupełnie obiektywnie, to nie był jego weekend, to nie był jego wyścig. Wszystko poukładało się tak, jak trzeba dla niego. Natomiast czystej prędkości nie było. Były kłopoty z oponami, była podsterowność w jego samochodzie. Podsterowność w samochodzie. A u Leclerca nie było kawałka przedniego skrzydła, które no, ma pewien wpływ na podsterowność. A Charles po pierwsze nie narzekał na takie rzeczy, a po drugie miał tempo... No, momentami wyraźnie lepsze od Carlosa, a przekroje całego wyścigu po prostu lepsze. A co robi Ferrari? No, nic nie robi tak naprawdę. Nic nie robi, czeka na rozwój wydarzeń, czeka co zrobią ich kierowcy sami na torze, czeka co zrobią rywale, czy będą dla nich jakimś zagrożeniem, czy może sami się wyeliminują, wtedy fajnie, hura, jedziemy sobie po dublet. No, sami się nie wyeliminowali, chociaż w Red Bullu rzeczywiście tak było. Natomiast w sytuacji, w której Charles jadąc uszkodzonym samochodem, będąc bliżej Maxa Verstappena w mistrzostwach, to nie chodzi o to, ile punktów więcej ma od Carlosa, czy tam 15, 20, czy 50, to nie jest ważne. Ważne są szanse i przekrój całego sezonu. Kto jest w tym roku, na tym etapie, do tej pory tego sezonu, szybszym, bardziej skutecznym kierowcą? To jest Charles. Carlos popełniał błędy, nie może się dogadać z samochodem, ma przebłyski, jakby taką już trajektorię do góry, był jakiś przełom najwyraźniej, jeśli chodzi o ustawienie, o pracę z samochodem, jest coraz lepiej. Ale to wciąż Charles powinien być liderem zespołu, a na lidera trzeba pracować i musi o tym wiedzieć także sam zespół. Mercedes, Red Bull, oni by tu nie mieli absolutnie żadnych skrupułów, walcząc o mistrzowski tytuł z jednym ze swoich kierowców. Robimy i też przy okazji robimy dobrze dla całego zespołu, nie tylko dla jednego kierowcy. A Ferrari czekają, mówią, jakim tempem ma jechać Carlos, jedzie takim tempem świetnie, za pół okrążenia, no nie, jednak zbyt wolno, trzeba coś zrobić, bo będziemy się musieli zamienić pozycjami. W końcu Leclerc słyszy dość kuriozalny komunikat, że możecie walczyć, jest swoboda, żebyście walczyli. No, po co oni mają między sobą walczyć? Sytuacja jest prosta, trzeba pojechać zespołowo, dla dobra zespołu, po dublet.
a nie kombinować. Trzymać szybszy, ale uszkodzony samochód z tyłu za kierowcą, który ma jakieś problemy, po prostu jedzie na czele, ale takiego tempa nie potrafi utrzymać, żeby nie było zagrożenia ze strony tego trzeciego, czyli w tym przypadku już Lewisa Hamiltona w Mercedesie. Później co? Przychodzi neutralizacja, tak naprawdę zrządzenie losu, uśmiech losu dla ekipy Ferrari. 3,5 sekundy mniej więcej różnicy pomiędzy pierwszym Leclerciem a drugim Sainzem, który ma na plecach Lewisa Hamiltona, ale w tej sytuacji na okrążeniu tym zjazdowym, mając jeszcze kilka sekund na podjęcie decyzji, można zrobić to, na co Ferrari wpadło później, prosząc Sainza, żeby spowolnił Hamiltona przed restartem. Poprosić go, żeby w tym momencie odpuścił trochę, żeby można było zrobić w miarę bezpiecznie podwójny pit stop. Zjeżdża Leclerc, przy dobrej poduszce czasowej można nawet wymienić przednie skrzydło, które miał uszkodzone od samego początku. Później dojeżdża Sainz i przy też dobrej pracy może się utrzyma przed Hamiltonem, może nie, ale w najgorszym scenariuszu mamy wynik 1-3. Pierwsze miejsce dla Leclerca, trzecie dla Sainza. Wyrównują nam się opony, Mercedes nie ma takiej przewagi na prostych, w ogóle nie ma takiej przewagi, żeby przy równym zużyciu opon, przy takich samych mieszankach spróbować zaatakować, wyprzedzić i objąć prowadzenie. Także zamiast 1-3 skończyło się na 1-4 i tak ze szczęściem polegającym na tym, że po pierwsze Sainz nie posłuchał tych poleceń, że ma sobie zrobić przestrzeń 10 długości samochodu do Leclerca, żeby go ochronić przed Hamiltonem. To po pierwsze. Po drugie Perez od razu zaatakował Hamiltona, uwikłali się ze sobą w walkę, co oczywiście stworzyło pewną przestrzeń z przodu. Po pierwsze Sainz mógł spokojnie wyprzedzić Leclerca i się oddalić. Po drugie Leclerc też miał trochę dystansu, zanim go dopadli Perez z Hamiltonem, więc ogólnie to się dosyć dobrze dla ekipy Ferrari ułożyło. Oczywiście były jeszcze głosy, że co by było, gdyby ściągnęli Leclerca i nawet Sainza, a Hamilton by został na torze, zyskałby pozycję. No ale za nimi było jeszcze mnóstwo miejsca, więc spadliby z pierwszego i drugiego na drugie i trzecie, mając przed sobą Hamiltona na twardych, zużytych oponach. Więc nawet przy tej przewadze, przy tych możliwościach Mercedesa podczas tego wyścigowego weekendu, sądzę, że przewaga opon byłaby na tyle duża, że co najmniej jedno Ferrari sobie by z nim poradziło. Czyli znowu wracamy do scenariusza, że w najgorszym razie mamy 1-3, a być może przy dobrej akcji po restarcie 1-2. Tu oczywiście Ferrari się jeszcze tłumaczyło, że pół sekundy to była ich zdaniem różnica pomiędzy twardymi a miękkimi oponami, no ale od początku weekendu ta różnica kształtowała się na poziomie mniej więcej jednej sekundy co najmniej, to po pierwsze, a po drugie mieliśmy opony twarde, które były już zużyte, kontra opony miękkie, świeże. Więc nawet gdyby założyć degradację w końcówce, że te świeże opony miękkie już będą traciły osiągi, no to wciąż ten offset, ta różnica na niekorzyść opon twardych była dość wyraźna. No to są podstawowe zagadnienia tak naprawdę. Rzeczy, które okej, my może jakoś sobie łatwo roztrząsamy siedząc na sofie, czy siedząc sobie w kabinie i komentując wyścig, no ale od razu nam takie rzeczy przychodzą do głowy. W miarę oczywiste. Natomiast w Ferrari mamy sztab ludzi, którym płacą ciężkie pieniądze za to, żeby strategię opracowywali, żeby myśleli na bieżąco, żeby podejmowali decyzje, a oni nie są w stanie rozegrać nawet dość prostego wyścigu strategicznie, w którym jedyne, co mają zrobić, to jest kontrolować przewagę, kontrolować prowadzenie na pierwszych dwóch pozycjach. Tak samo było w Monako, więc można powiedzieć, że jest jakaś tradycja w tym wszystkim, plus taki, że teraz przynajmniej wygrali. Więc zawsze jakiś tam plusik. W Monako to się oczywiście nie udało. No ale żeby tak nie było, że tylko nad tym Ferrari się pastwimy, McLaren, piąta czy szósta pozycja dla Lando Norrisa, to może być decydujące w tej walce z Alpine w klasyfikacji konstruktorów. Nie pomyśleli, żeby ściągnąć Norrisa od razu przy neutralizacji, zjechał okrążenie później i tak szczęście, że stracił niewiele, bo spadł tylko ostatecznie na tę jedną pozycję na rzecz Fernando Alonso. Obaj tam jeszcze podłączyli się do tej walki za plecami Charlesa Leclerca. Na marginesie znowu mamy dowody, potwierdzenie tego, jak fenomenalnie się ściga tegorocznymi samochodami, jaka jest walka możliwa, jak można atakować, kontrować, obierać różne linie jazdy, nie ma tego zmęczenia opon, jeżeli jedziemy blisko za rywalem, nawet w szybkich łukach, także naprawdę fenomenalna rzecz, po raz kolejny możemy być zadowoleni, szczęśliwi z tego, jak ta współczesna Formuła 1 wygląda. Trzecia farsa to oczywiście panowie z Alfa Tauri, Yuki Tsunoda. 8 punktów miał karnych po tym wyścigu, 2 mu się odpisały już z zeszłorocznej Austrii, więc wraca na poziom 6, no ale to jednak pokazuje ten bilans. 12 punktów to oczywiście zawieszenie na jeden wyścigowy weekend, przypominam. Do tego ma 4 reprymendy, jak dostanie piątą, to będzie cofnięto 10 pól, także rozrabiako, oczywiście wciąż z przebłyskami, z szybkością, zdobywa punkty w tym sezonie, mniej jakby jest takich głupich kraks, które kosztują zespół potencjalne dobre wyniki, oczywiście dużo pieniędzy, jeśli chodzi o odbudowę samochodu, natomiast od czasu do czasu włącza się coś takiego podczas tego wyścigu, grzech kardynalny tak naprawdę, czyli wjechanie
zespołowego partnera do tego wyścigu, w którym obaj mieli szansę na punkty, a ekipa Alfa Tauri nie przywiozła absolutnie żadnych poprawek jako jedyny zespół w całej stawce, więc to miał być dla nich trudny weekend. Zapowiadało się po starcie wyścigu, że jednak będzie lepiej, czy nawet po kwalifikacjach, gdzie Gasly był 11, że jednak fajnie będzie, jakiś tam urobek się przywiezie, natomiast no, nic z tego nie wyszło po tym ataku w stylu kamikaze tak naprawdę, jeśli chodzi o Tsunodę. Dodatkowy problem taki, że chwilę później w tym samym miejscu Max Verstappen najechał na kawałek samochodu Alfa Tauri i mówił potem, że widział, że coś leży na torze, już było za późno, żeby omijać w lewo, w prawo, no właśnie za późno, żeby omijać, a gdyby tam człowiek na przykład siedział i sobie protestował, no właśnie, najechał na to środkiem, myśląc, że mając nadzieję, że po prostu ten element się rozpadnie, no ale wklinował się w podłogę, później wyjęli to po wyścigu, taki wielki kawał, cała boczna końcówka przedniego skrzydła gdzieś tam z tyłu podłogi u Maxa Verstappena była zakleszczona. Oczywiście jechało się tym piekielnie trudno, więc te punkty za siódme miejsce to taka miła nagroda, punkty, które oczywiście mogą się przydać. No i oczywiście bonus dodatkowy, że Charles nie wygrał tego wyścigu, był dopiero czwarty, więc ta różnica punktowa wcale tak drastycznie się nie zmniejszyła. No i w końcówce jeszcze ozdoba, jedna z wielu ozdób tego wyścigu, jeśli chodzi o walkę, pojedynek z Mikiem Schumacherem. Zresztą sporo tych walk Verstappen stoczył w czasie tego wyścigu. Kilka takich na granicy, na limicie, jak właśnie z Mikiem Schumacherem w samej końcówce. No i tam chyba już widać też po podejściu sędziów, którzy nawet nie zajmowali się tymi incydentami, to podejście do tych wytycznych dotyczących ścigania, które obowiązują w tym sezonie, które jakby troszeczkę mniej chronią właśnie prawa tego, który próbuje atakować, próbuje wyprzedzać. Ten broniący ma więcej, mam takie wrażenie po ocenie tych incydentów, więcej praw do tego, żeby, no jedni powiedzą, wywieźć z toru rywala, który go próbuje wyprzedzać, a jeszcze nie dojechał do takiego punktu krytycznego zdaniem sędziów, który może dawać mu prawo do przestrzeni na torze, no a inni mówią, że to jest po prostu twarda, agresywna obrona. Ważne jest to, żeby znać obowiązujące wytyczne, umieć je zastosować w walce, no i żeby te wytyczne też były powtarzalne, jeśli chodzi o kolejne wyścigi i kolejne sytuacje z kierowcami. Na razie to mamy, na razie to jest, ale jeszcze połowa sezonu przed nami, także wcale to nie jest takie powiedziane, że to jakieś znowu kolejne kontrowersje, jeśli chodzi o tę walkę na torze nie wypłyną. Mick Schumacher, pierwsze punkty w karierze, brawo dla niego. Przy okazji ciekawa anegdotka, opowiastka. W najnowszym numerze GP Racing Oleg Karpow, dziennikarz rosyjski, przyzwoity dziennikarz i człowiek, gra w szachy z Mickiem Schumacherem. Przy okazji oczywiście wywiad, rozmowa na temat kariery Mika, na temat tego, czy zasługuje na to, żeby nosić nazwisko Schumacher. I w którymś momencie Oleg mówi Mikowi, że słuchaj, rozmawialiśmy z Nikitą Mazepinem, twoim dawnym kolegą zespołowym, tam już kiedyś z nim rozmawialiśmy. Oczywiście znacie się od lat i Nikita był bardzo zdziwiony, że ty nie korzystasz ze swojego nazwiska Schumacher, żeby domagać się preferencyjnego traktowania. I Mick zamiast powiedzieć, no właśnie to jest taka typowa ruska mentalność nowobogackich, którzy myślą, że jak mają fortunę albo jakieś nazwisko, to im wszystko wolno i mogą się domagać jakichś specjalnych traktowań, odpowiada, że nie, no bo tak zawsze tutaj skromnie się staramy. Zresztą, jak pewnie wiecie, Mick przez wiele lat nie startował pod nazwiskiem Schumacher, tylko pod nazwiskiem Becz, panińskim nazwiskiem swojej matki, ale po prostu jako Mick Junior. No, oczywiście i tak było wiadomo, kim jest. No, fakt jest taki, że rzeczywiście, gdyby chcieli, to pewnie ta droga do Formuły 1 dużo łatwiej by wyglądała, chociaż i tak jakoś szczególnie trudna nie była. No ale taka ciekawa opowiastka na temat mentalności i nastawienia niektórych ludzi do świata i do mechanizmów, które tym światem rządzą. Jeśli chodzi o inne pozytywne postacie tego wyścigu, oczywiście Lewis Hamilton i forma Mercedesa zanosiły się na to. Wyglądało na to, że no, gdyby nie ta neutralizacja, która i tak pogrzebała szansę Leclerca na zwycięstwo, dzięki decyzjom Ferrari, to wciąż Lewis Hamilton tutaj miałby spore szanse, żeby powalczyć o drugie miejsce co najmniej, zwycięstwo. Może też, chociaż oczywiście z Charlesem tak łatwo by mu nie poszło. Ale ta przewaga opon, świeżości, świeższe, twarde opony, to być może tutaj jakieś szanse by mu dawało. Także akurat tym razem neutralizacja nie pomogła Mercedesowi ani nie pomogła Hamiltonowi, natomiast przyczyniła się do naprawdę pasjonującej końcówki, w której fantastycznie i Hamilton, i Sergio Perez, no i oczywiście Carlos Sainz się odnaleźli. Także trzy zespoły różne na podium. Lewis Hamilton bez kolczyków wreszcie się ugiął, jakby zrozumiał, że tutaj nikt nie może być powyżej przepisu, bo to są przepisy, to są kwestie związane z bezpieczeństwem. Kolczyki, łańcuszki w razie wypadku, w razie pożaru przewodzą ciepło, przeszkadzają tym specjalnym tkaninom ognioodpornym
sprawnej ochronie ciała kierowcy, plus na przykład konieczność szybkiego zdjęcia tych właśnie ubrań, ciuchów, jeżeli coś tu się zaczepi, o kolczyk, o łańcuszek, no zbędne po prostu komplikacje i zbędne problemy. Nawet myślałem o tym, że może rzeczywiście kierowca może podpisać zgodę, że robi to na własną odpowiedzialność, ale myślę, że to i tak by wiele nie dało, ze względu na to, że zawsze jakiś tam szum by się po wszystkim zrobił i tak by wszyscy wieszali psy na FIA, że nie zna się na bezpieczeństwie, nie potrafi myśleć i takie do takich rzeczy dopuszcza, więc lepiej po prostu postawić twardą kreskę. Mamy w przepisach jasno określone kolczyki, łańcuszki, obrączki przechodzą, nie są ujęte w tym punkcie regulaminu, także jeżeli ktoś chce to może stosować, natomiast oczywiście, zegarki, no to jakby jest jasne, tego typu rzeczy już zniknęły i fajnie, że akurat ta farsa już jest za nami. Czeka nas pewnie jeszcze trochę kombinowania z dyrektywą techniczną, jeśli chodzi o dobijanie samochodów. Co do zasady, sam pomysł moim zdaniem rewelacyjny, to znaczy nie karzemy tych zespołów, które sobie dobrze poradziły z przepisami, przygotowały samochód, który jest bezpieczny, nie zagraża kierowcom i potrafi rozwijać niezłe tempo. Jeśli ktoś sobie z tym nie poradził, no to sorry, to jest Formuła 1, tutaj trzeba po prostu dobrze robić swoją robotę i tyle. Nie możemy równać w dół i twierdzić, że skoro jest zagrożenie, to na przykład obowiązkowy prześwit 10 mm. Nie, jeżeli komuś nie wychodzi, jeśli ktoś ma kłopoty z dobijającym samochodem, no to wtedy go podnosi, zmiękcza zawieszenie, cokolwiek. Każdy ma takie środki w swoim arsenale wyścigowym, każdy tak może zrobić i no, jeżeli ktoś twierdzi, że ok, mogę podnieść, ale będę miał gorsze osiągi, no to będziesz miał gorsze osiągi. To jest Formuła 1 i tak to właśnie tutaj powinno wyglądać. W Austrii pewnie kolejne dyskusje i rozmowy na ten temat. Ta dyrektywa ma wejść we Francji. W Austrii mają być już te wytyczne, te wyliczenia oscylacji pionowej, żeby każdy zespół mógł się z tym zapoznać. Oczywiście będzie jeszcze mnóstwo przeciągania liny, mnóstwo gadania, mnóstwo oskarżeń, argumentów i tak dalej. Prawdopodobnie i tak nic z tego nie wyjdzie. Będę zdziwiony, jeśli to się jakoś uda wprowadzić i wszyscy się na to zgodzą, no ale niejednokrotnie nas już Formuła 1 zaskakiwała, także tutaj też spodziewałem się każdego możliwego scenariusza, a po drodze oczywiście wielu dyskusji, wielu kombinacji i przepychanek, jak to zwykle bywa w świecie Formuły 1. Każdy będzie ciągnął w swoją stronę, każdy będzie miał jakieś swoje argumenty, ale to wszystko jest strategia. Nawet cytaty, które słyszymy, wypowiedzi, ktoś się oburza, że tu jakaś hipokryzja albo coś. Nie, to jest po prostu strategia, narzędzia, walka o swoje, bo o swoje trzeba walczyć. Formuła 1 wszystkimi możliwymi środkami. Jeżeli ktoś o tym zapomina, nie pamięta albo nie stosuje takich rzeczy, to nie zdobywa mistrzowskich tytułów, albo siedzi w Maranello i kombinuje, jak tutaj przegrać kolejny wyścig. Żarty żartami, ale niestety dla tifozji tak wygląda ponura rzeczywistość. Trochę się rozgadałem, słuchajcie, więc myślę, że już wystarczy. Mam nadzieję znowu, że uda się spotkać za jakiś czas, pogadać o tych najważniejszych, najpilniejszych sprawach. Wybieram się do Austrii, więc tym razem bez komentarza w czasie tego wyścigowego weekendu, za to doniesienia prosto z Red Bull Ringu w sobotę i w niedzielę, a w kolejny weekend, jeśli ktoś będzie akurat na Dolnym Śląsku, to we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim, na tym takim starym stadionie, nie tam przy obwodnicy, ten na Euro, tylko ten stary, tradycyjny stadion. Tam przy okazji meczu futbolu amerykańskiego drużyny Panthers Wrocław w Europejskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego odbędzie się takie małe spotkanko dla miłośników Formuły 1, dla czytelników książki Szybko, Szybciej, Najszybciej. Będzie można zadawać pytania, pogadamy sobie o Formule 1, kto chce dostanie autograf do książki, dedykację, foteczka, piąteczka, książkę też będzie można kupić, jeśli ktoś jeszcze się nie zaopatrzył. Wszystkie szczegóły albo już są gdzieś w necie, albo już wkrótce się pojawią. Jeśli śledzicie moje kanały, to na pewno tej wiadomości nie przegapicie. Niedziela, 17 lipca od godziny 11, Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Najpierw nasze spotkanie, a później meczyk, rodzinna atmosfera w czasie całego dnia, także warto sobie całą niedzielę we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim zaplanować. A jeśli chodzi o nasze spotkanko, to tu teraz w internecie to już by było na tyle. Jak zwykle zapraszam do komentowania, do wymiany opinii. Jak wiecie, nie zawsze mam czas i możliwości, żeby reagować na bieżąco, odpisywać, ale staram się wszystko czytać i jeśli tylko będę miał wolną chwilę, na pewno do tych dyskusji się włączę, a różnego rodzaju wątki, które Was frapują, na pewno poruszymy przy kolejnej okazji. Dzięki serdeczne, do zobaczenia.